Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Aga. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. U nas dzisiaj jest tak gorąco. W sumie to jest idealny film na końcówkę wakacji, w których będziemy razem analizować, czy istnieje idealna letnia torebka, idealny koszyk, który spełni wszystkie nasze, moje oczekiwania. Ja zwracam uwagę na kilka rzeczy przy wyborze tego typu akcesoriów letniego. Pierwszy z nich to jej praktyczność. Jak pojemna jest, czy będę w stanie włożyć tam wszystkie moje szpargały. Po drugie, z jakiego materiału jest wygrana taka torebka, koszyk. Czy będzie niszczył delikatne ubrania, czy będzie sam się niszczył po dosłownie kilku miesiącach używania. Dobrze by było też, żeby fajnie się ją przewoziło, czyli po złożeniu do walizki będziemy mogli wyjąć coś, co jest w sumie, co było w pierwotnym kształcie. Dobrze by było też, żeby miała jakieś zabezpieczenie przeciwzłodziejowe, czy ewentualnie jakiś zamek, czy woreczek, który będzie chronił lepkie ręce przed naszymi dobrociami. I też jak w sumie będzie pięknie się prezentował ze stylizacjami, czy jest to coś bardziej eleganckiego, czy może coś bardziej klasycznego, kolor. Także tych kwestii, które można wziąć pod uwagę, jest naprawdę mnóstwo. I zaraz przeanalizujemy moją kolekcję i będziemy się zastanawiać, czy rzeczywiście istnieje idealna torebka, czy może powinnam jeszcze czegoś szukać. Mam przed sobą torebki, niektóre z nich od już kilku dobrych lat. Jedna jest nowością, której w sumie jeszcze mam metkę i nie wiem, co mam zrobić. I razem też pozwólcie, że poproszę was o to, abyście mi doradziły, czy jest ok, czy może rzeczywiście nie do końca i powinnam po prostu ją sprzedać. Nie przedłużam, zaczynamy. Od pierwszej torebki, którą bardzo dużo mnie pytacie, jest ona w okrągłym kształcie, to jest H&M Home, czyli domyślam się, że pierwotny zamysł tej torebki jest taki, torby, żeby na przykład przechowywać tutaj koce albo ręczniki, coś większego, że możecie postawić ją w kącie, w pokoju i będzie się pięknie prezentowała. Ona jest wykonana z dość grubego materiału, który przypomina troszeczkę drapak dla kota, ok? Ale co sprawia, że jest to torebka bardzo wytrzymała i nawet jeżeli bym tutaj włożyła bardzo dużo rzeczy, co jest możliwe, to nie wygnie się jakoś super specjalnie i nadal zachowa swój kształt, co mi się bardzo podoba. Element, który też moim zdaniem jest fajny, ma spore otwarcie, ale po nałożeniu na ramię jest praktycznie nie można się do środka dostać, także jest bezpieczna, bardzo ładnie wygląda pod pachą, ale też bardzo ładnie wygląda, jeżeli wzięłabym ją do ręki i podoba mi się kolor, podoba mi się ten element friendly, który oczywiście można zmienić, dodać swoje. Wadą jest to, że ten materiał nie jest do końca przyjemny. On nie będzie wam drapał ubrań, ale jest bardzo trwały, ale nie jest najprzyjemniejszy dla skóry i jest dość ciężki. Czyli ta sama torba, sama w sobie jest dość ciężka, nie wiem ile waży, ale bym powiedziała, że może około kilograma. Jeżeli naładowałabym tutaj rzeczy, które zazwyczaj nosi, powoduje to, że jest to niestety obciążenie dla mojego ramienia. Ale bardzo lubię, podoba mi się kształt, widziałam podobny w Cezanne, jest duża, naprawdę lubię. Jeżeli mówimy może o okrągłym kształcie, to pokażę wam też torebkę, którą mam w swojej kolekcji od długiego czasu. Jest to koszyk marki Boho Swing, który ma tutaj zapięcie takie, wiem, że są różne z różnymi klamerkami. W środku też jest wkładka, czyli możemy tutaj włożyć, nie powiedziałabym, że duże rzeczy, ale telefon, chusteczki, pomadka się zmieści i przy otwieraniu nie wypadnie. Oczywiście jesteśmy ograniczeni i to jest bardziej produkt, który ewentualnie będziemy mogli nałożyć wieczorem do sukienki, czy właśnie może na jakąś wycieczkę w ciągu dnia, kiedy nie zależy nam na noszeniu ogromnej ilości rzeczy, na plaży raczej się nie sprawdzi. Podoba mi się, przez długi czas miała bardzo nieprzyjemny zapach, który trochę mi przeszkadzał, już ten zapach teraz po kilku latach w sumie znikł na szczęście. Ma tutaj fajny wzór, ale niestety ciężko się w niej ciężko się ją przewozi w bagażu, gdyż ona jest, widzicie, dość sztywna i kiedy na przykład walizka będzie poniewierana, to prawdopodobne jest to, że torebka też ulegnie zniszczeniu. Nie do końca jestem przekonana, że właśnie ta sztywność jest jej zaletą. Ja wiem, że to jest jej kształt, ale to też może sprawić, że nie do końca jest to najwygodniejszy wybór, jeżeli chodzi o torebkę. Ok, następna z tych trochę już większych rozmiarów, którą kupiłam w tym roku na Carbucie, to jest torebka, którą w sumie w tym roku chyba noszę najczęściej. Między innymi ze względu na to, że jest bardzo pojemna i podoba mi się to, że jest to sztywny kształt, które mogę naprawdę dużo namodować. Ja mam też
ma dość długie rączki, które mogę po raz kolejny nałożyć albo jeżeli chcę pod pachę, albo jeżeli chcę do ręki. Ja mam tutaj w środku też taki organizer filcowy, on jest dość duży, z mnóstwem różnych przegródek, które pozwalają mi na przechowywanie okularów i innych rzeczy, i to jest moim zdaniem taki must have, jeżeli chcecie, aby w tym koszyku była jakakolwiek organizacja. Ale jeżeli właśnie mówimy o tym, czy jest to torebka przeciwzłodziejowa, nie powiedziałabym do końca, no bo trzeba uważać, i po nim, jeżeli nie miałabym tego, wiecie, organizera w środku, to też można, on ma tutaj przegródki, to potencjalnie mogłabym stracić niektóre rzeczy. Problem jest taki, oczywiście z tą torebką ciężko by było mi podróżować, bo do walizki ona mi oczywiście wejdzie, ale też ze względu na dość sztywne dno może po prostu ulec zniszczeniu. Ona jest wykonana ze słomy, która jest dość sztywna. Na razie mam już ją, tak jak mówię wam, kupiłam ją w tym roku, noszę ją w miarę często, bo prawie codziennie, i jeszcze nie zniszczyła mi żadnego ubrania, a też sama nie widzę żadnych zniszczeń tutaj, że gdzieś ta słoma się odgina z boku, także jest naprawdę ok. Moja koleżanka z pracy ma taką samą torebkę, tylko z krótszymi rączkami, i naprawdę ją lubię, ale trzeba mieć specjalne miejsce w walizce, jeżeli chcecie zabrać ją ze sobą na przykład na wakacje, ale na co dzień do miasta super. Nagrywam przy zamkniętym oknie, słuchajcie, jest tak gorąco, że chyba zaraz zemdleję, naprawdę nie spodziewałam się, że się będzie tak ciepło. Dobra, następna torebka, którą kupiłam w tamtym roku, nie nosiłam jej zbyt często, chociaż uwielbiam za kolor, bo jest moim zdaniem przepiękny, i to będzie przykład idealnej torby na plaży, gdzie będziecie mogli włożyć dosłownie wszystko, co wam się przyda, ze względu na dziurki, nawet i piach przesypie się przez dno. Tak jak mówię, ma piękny kolor, to jest torebka z Primarka, oni z każdym rokiem wyprowadzają coś podobnego, wiem, że można kupić podobne w Mango, i ona jest wykonana z przyjemnego materiału, to jest papier, który niestety pod wpływem wody, czyli na przykład jeżeli włożycie tutaj mokry strój kąpielowy, jeżeli będzie w jasnym kolorze, to jest prawdopodobieństwo, że niestety się zafarbuje. Kolejny problem, nie problem z tą torbą jest taki, że jej pojemność jest nieograniczona, bo ona się rozciągnie do takich rozmiarów, że ja bym tutaj spokojnie mogła włożyć jednego z moich chłopców i podnieść ich w górę, i ta torba i się by zmieścili. Ja bym może nawet się pokusiła, że ja bym się w kulkę cisnęła, to też bym do tej torebki się zmieściła. Co właśnie może być wadą, może być zaletą, jest przez to, że jak widzicie, jest dość przezroczysta. Nawet jeżeli bym próbowała tutaj włożyć mój organizer, który poniekąd usztywniłby ją, zmienił też trochę jej kształt, to wtedy rzeczywiście bym powiedziała, że może jest trochę bardziej bezpieczną opcją, ale niestety jeżeli miałabym tylko nosić w niej rzeczy, tak jak widzicie z tymi dziurkami, to prawdopodobieństwo, że coś zgubicie, będzie naprawdę duże. Jeżeli chodzi o włożenie do walizki, to bez problemu możecie ją zgnieść w jakikolwiek kształt i ona się dopasuje, nie zajmuje dużo miejsca, jest też bardzo lekka. Nie powiedziałam wam, ta torba też jest o wiele lżejsza niż ta, którą wam pokazywałam jako pierwszą, ale właśnie brak jakiegokolwiek kształtu i zachowanie tego kształtu może być wadą. Przepiękny kolor i na plażę idealnie się sprawdzi do właśnie włożenia waszych ręczników, strojów, tylko uważajcie, bo jeżeli coś mokrego będzie, to potencjalnie ten kolor może zafarbować wam rzeczy. Ale też bardzo, bardzo lubię, ale nie powiedziałabym, że to jest moja ulubiona torebka letnia. Coś, co mam w swojej kolekcji też już od kilku lat, to też mnie niechcące zafarbowało inną moją torebkę, którą wcześniej w niej przenosiłam. To jest koszyk marki Hylak, który moim zdaniem jest też przepiękny, ale niestety nie jest tak duży, jakbym chciała, żeby był. To jest idealna torebka też na lato. Niestety moja nie ma żadnego tutaj takiego głównego zamka dla zabezpieczenia. Ma w środku przegródkę, która ma zamek, czyli mogę tutaj włożyć telefon albo coś ewentualnie, na czym zależy mi na tym, żeby, wiecie, ochronić to przed zgubieniem, albo coś, kartę na przykład płatności. Ale osobiście, jeżeli miałabym teraz wybierać, to wolałabym większy rozmiar, który po prostu będzie w stanie pomieścić trochę więcej. I ja wiem, że z jednej strony niektóre torebki powinniśmy mieć mniejsze, między innymi ze względu na to, że właśnie przez to, ile my w nich nosimy, nasze ramię ulega zniszczeniu, nasze plecy się wykrzywiają, ale ja lubię mieć duże rzeczy przy sobie i wydaje mi się, że byłabym bardzo zadowolona z większego rozmiaru, ale mimo wszystko uwielbiam za ten piękny kolor, za podszewkę, za jakość wykonania i to, że naprawdę pięknie, elegancko wygląda do wielu, wielu stylizacji. Jeżeli chodzi o jej ciężar, to też jest leciutka,
ma też piękny splot, o czym powiedziałam Wam wcześniej, i bez problemu można je włożyć do bagażu i nie zmieni kształtu, nic się z nią nie stanie. Kolejna torba, którą mam już też, to jest mój drugi sezon, uwielbiam Dragon Diffusion, to jest torba ze skóry, która jest, bym powiedziała, nie wiem ile waży, może tak około kilograma, może troszeczkę mniej. Nie jest na pewno tak ciężka jak ten pierwszy koszyk, który Wam pokazywałam, ma moim zdaniem przepiękny kształt, można ją też bez problemu wyginać. Ja w ogóle zrobiłam porównanie tej torebki z jej tańszą wersją, którą już w sumie sprzedałam, bo miałam dwie, bo nie wiedziałam, na który kolor się zdecydować. Zdecydowałam, że zatrzymam tylko jedną, bo nie potrzebuję dwóch takich samych. Używam jej też z koszykiem w środku, z tym, że ja używam tego koszyka tutaj troszeczkę mniejszego w czerwonym kolorze, który jak widzicie też ma pewno kabli i różne rzeczy, które przewożę, i uwielbiam. Moim zdaniem jest przepiękna, elegancka, ponadczasowa i mam ochotę na więcej tego typu torebek, czyli torebek letnich splecionej skóry, które są bardzo trwałe i wiem, że będzie ze mną na lata. No i teraz pokażę Wam jeszcze jedną, którą mam w mniejszym rozmiarze, którą też kupiłam albo na Carbucie, albo w Charitku. I jest to torebka na wieczór, spleciona z tym razem, to jest, wygląda jakaś, nie wiem, bawełna, jakiś materiał, która idealnie się sprawdzi jako właśnie torebka na wieczór, do której dosłownie możecie włożyć tylko telefon i może ewentualnie klucz do pokoju i chusteczki i pomadkę. W sumie wieczorem nic więcej innego nie potrzebujemy. To jest coś takiego malutkiego, nawet nie wiem, słuchajcie, z jakiej ona jest firmy, ale kupiłam ją z myślą o wakacjach i do tego się sprawdza idealnie. Nie wiem, czy nosiłabym ją zimą, może dlatego, że jest to biały kolor. Po raz kolejny dobrze ją mieć razem z tym wkładem w środku bawełnianym, bo w przeciwnym razie możecie zgubić wszystko, całą zawartość. Ale jedyny problem też jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o jasną torebkę, która się trzyma w dłoni, to wiadomo, latem człowiek się poci, dotyka różnych rzeczy i nasze dłonie najczęściej po prostu się bardzo szybciej brudzą, nawet podróżowanie środkiem transportu. Dlatego tę torebkę już prałam kilka razy po używaniu, bo nawet potrzymanie w dłoni, czystymi dłońmi, ona po prostu tutaj zmienia kolor. Dlatego to też trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze jaśniejszych kolorów, bo one właśnie mogą bardzo szybko się odbarwiać przy codziennym używaniu. I na sam koniec chcę Wam pokazać torebkę, która zauroczyła mnie swoim przepięknym i kompletnie innym wzorem. Bardzo mi się podoba też fakt, że mogę ją nosić jako koszyk do ręki, czy tutaj na przykład założyć na ramię, albo jeżeli chcę, to mogę wtedy wyciągnąć te dwie dłuższe rączki i założyć sobie tutaj pod pachą. Ale co mnie troszeczkę właśnie do niej, może nie zraża, ale powoduje, że dlatego jeszcze nie zdjęłam metki, bo zastanawiam się, czy powinnam ją zatrzymać, to fakt, że moim zdaniem te krótsze rączki powinny być w środku, abym mogła je, wiecie, złożyć, bo to nie jest zbyt wygodne, aby mieć ten dłuższy pasek pod pachą, bo wtedy to mi przeszkadza. A z kolei te krótsze rączki są za wąskie, żeby włożyć je pod pachę. I tak jak mówię, bardzo podoba mi się plecionka, z jakiej zrobiona jest ta torebka. Ma w środku też kieszonkę. Nie jest najlepszym zabezpieczeniem. Przez to, że ma ten piękny kształt, też powoduje, że on jest w sumie najmniej praktyczny, bo nie można do niej zbyt dużo włożyć. Chociaż tutaj na zdjęciu ona się wydaje, że jest duża, ale nie jest. Jest mniejsza pojemnościowo niż ta na przykład z Dragon Diffusion. I zobaczcie, włożyłam tutaj mój koszyk organizacyjny i on zmienił troszeczkę jej kształt. Dlatego zastanawiam się właśnie, czy powinnam ją mieć. I dajcie mi znać, co myślicie. Ale tak jak mówię, bardzo mi się podoba ten element połączenia tej raffii, z której jest wykonana, bo nie mam żadnej torebki wykonanej z tego materiału. I dodatkowy właśnie element brązowej skóry. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku pokazywałam Wam też torebkę Marni, którą kupiłam. Taki właśnie letni koszyk, który też nie haciłby ubrań, ale zrezygnowałam z niej ze względu na to, że po włożeniu do niej rzeczy to dno się po prostu wyginało, nie podobało mi się to, dlatego sprzedałam jej po prostu i wtedy kupiłam Dragon Diffusion, który jest bardziej flexible i bardziej mi się podoba. No ale też nie wiem, nie wiem. Na mojej liście, w tej liście jest jeszcze jedna marka, która chodzi za mną od jakiegoś czasu. I zastanawiam się, ale ciężko bardzo jej dostać. To jest francuska firma i teraz właśnie jeszcze po Brexicie utrudniony jest dostęp do nich troszeczkę. Dlatego na razie sobie dałam spokój i tak jak mówię, próbowałam zastąpić ją może tą torebką z The Other Stories. Nie do końca
nie do końca nie wiem, czy mi się to udało i pomimo tego, że nie potrzebuję tak naprawdę tych wszystkich torebek, nie oszukujmy się, ale jest w nich coś, co powoduje, że każda z nich jest inna, każdą z nich lubię i z przyjemnością używam. I dlatego tutaj właśnie Wam pokazałam je. Dajcie mi znać, jaki jest Wasz ulubiony typ wakacyjnej torebki, wakacyjnego koszyka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia i usłyszenia niedługo. Pa, pa.